Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News chciałbym bardzo powiedzieć, ale niestety to będzie ponad wszelką wątpliwość komentarz ostatni, a więc na kilka sposobów specjalny i w tych szczególnych okolicznościach chciałbym się między innymi z Państwem w pewien sposób pożegnać, co czynię oczywiście z ogromną przykrością, no ale poza tym, że to jest przykra sytuacja, to ona niestety oznacza również pewne istotne zmiany planów, które tutaj sam wielokrotnie ogłaszałem. Część z nich trzeba będzie odłożyć niestety na bliżej nieokreśloną przyszłość, a część, spoglądając twardo w oczy rzeczywistości, trzeba będzie całkiem po prostu niestety zamknąć. No i w związku z tym dzisiaj, 20 marca 2021 roku, a więc na dzień przed zapowiadanym przeze mnie startem telewizyjnej ramówki Studia Obywateli News, przychodzi mi poinformować Państwa o tym, że ten start jutro się nie odbędzie i wyjaśnić, jak wygląda sytuacja i jak może wyglądać w związku z tym przyszłość tych naszych projektów. Zapraszam. Wypada zacząć od tych najbardziej bezpośrednich powodów kryzysu, który nas dopadł. I część z nich ma taki ogólnie znany w Polsce, bo wszystkich dotyczący charakter. Mamy drugi rok pandemii koronawirusa i dzisiaj już bardzo dobrze wiemy, że to jeszcze jakiś czas niestety potrwa i w związku z tym jeszcze długo będziemy wszyscy ponosić koszty tej niezwykle trudnej sytuacji. I ona nas dopadła również. Dzisiaj jestem tutaj przed Państwem sam, nie ma Piotrka Niemczyka, redaktora naczelnego Obywateli News, no, leży złożony koronawirusem w domu i przyjść nie może, no ale koronawirus utrudnił nam życie w inny sposób, mianowicie uniemożliwił nam realizację kilku bardzo istotnych przedsięwzięć, by tak rzec, fundraisingowych, a część z nich jest dzisiaj w sporej fazie zaawansowania, jak na przykład aukcja dzieł sztuki, które zebraliśmy dzięki ofiarności licznych, nierzadko wybitnych twórców, którzy z nami sympatyzują i zdecydowali się przekazać nam wsparcie rzeczowe. No niemniej jednak w warunkach pandemii nie umiemy zorganizować aukcji, więc to i kilka innych przedsięwzięć w ten sposób się nie udało przeprowadzić i to uniemożliwiło nam pozyskanie takich zastrzyków finansowych, na które bardzo liczyliśmy, zwłaszcza w tych krytycznych pierwszych miesiącach startu intensywnej i regularnej produkcji. Ale o kryzysie przesądziło co innego i to jest niestety moja osobista sytuacja. Jak prawdopodobnie część z Państwa wie, od 5 już lat, więc kawał czasu prowadzę aktywność społeczną zupełnie szaleńczą. I to było możliwe wyłącznie dzięki mojej żonie. Mówię tak, bo jestem stary i używam staromodnych określeń. My nie mamy ślubu, więc powinienem o niej mówić partnerka. Ale moja żona przez te 5 lat utrzymywała rodzinę oraz sama bez mojej pomocy zajmowała się dwójką naszych dzieci, które nie są pełnosprawne. A dzisiaj jest bardzo poważnie chora. I to przesądza o sytuacji. To nie jest nic groźnego, ta choroba, ale niemniej jednak terapia onkologiczna jest, jak wszyscy wiemy, uciążliwa. I w tej sytuacji to na mnie musi spoczywać odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, za całodobową opiekę nad naszymi wymagającymi dziećmi, no i opieka nad chorą Agatą. Tym się muszę zająć, ponieważ po 5 latach tego szaleństwa sytuacja nasza jest bardzo trudna. Co tu kryć, to absolutnie wyklucza jakiekolwiek społeczne zaangażowanie, nie mówiąc już o tym szaleństwie, które uprawiałem do tej pory. Ale jakim sposobem strata jednego człowieka oznacza taki kryzys dla przedsięwzięcia, o którym przecież każdy wie, że wymagać musi współpracy bardzo wielu ludzi? No otóż to nie jest takie normalne przedsięwzięcie. O media w ogóle wystartować jest bardzo trudno. Trzeba mieć do tego zaplecze finansowe, którego my oczywiście nigdy nie mieliśmy i nie mieliśmy jak zdobyć. Ale żeby było jeszcze trudniej, to oczywiście jest projekt mediów bardzo specyficznych, bo obywatelskich, które mają do powiedzenia nie takie rzeczy, które ludzie chętnie chcą słuchać masowo,
tylko rzeczy raczej trudne w odbiorze, nierzadko naruszające ludzki komfort. No, takie rzeczy mówić jest ludziom trudno i trudno jest zwłaszcza w tej sytuacji liczyć na to, że to będzie jakieś bardzo popularne medium. Nic oczywiście z tych rzeczy. Wiedzieliśmy, że jesteśmy skazani na finansowanie projektu w dużym zakresie niszowego. W związku z tym rozwiązaniem, które chcieliśmy realizować, było coś, co nazwaliśmy, kradnąc tę nazwę od Kuby Wygnańskiego, który ją wymyślił, abonamentem na demokrację. To z pewnością część z Państwa słyszała w naszych komunikatach i widziała na naszej stronie. Przyszło nam do głowy, że to jest właściwie wartość sama w sobie, taki abonament na demokrację. Takie coś, co angażuje na przykład kilkaset tysięcy ludzi, o ile nie kilka milionów, którzy gotowi są wpłacać na rzecz demokratycznego projektu, na rzecz obywatelskiego społeczeństwa, mediów być może. A taki rodzaj abonamentu, jaki i tak często płacą na, nie wiem, Netflixa albo w postaci karnetów na siłownię czy innych tego rodzaju rzeczy. Wydawało nam się, że wtedy, kiedy mówimy o budowie silnego, zorganizowanego obywatelskiego społeczeństwa, to taki projekt powinien być czymś bardzo naturalnym. I o udział w takim projekcie Państwa poprosiliśmy. I tu należą się podziękowania tym z Was, którzy na ten apel odpowiedzieliśmy, bo mamy takich ludzi, jest ich bardzo wielu, którzy nas regularnie wspierają, choćby drobnymi 10-złotowymi wpłatami. Ale to studio, a wynajem tego studia kosztuje co miesiąc 10 tysięcy złotych, a zatem przekłada się to na konieczność istnienia tysiąca ludzi takich jak część z Państwa, którzy by nam regularnie co miesiąc wpłacali po 10 zł, po to tylko, żeby utrzymać czynsz tego lokalu. My tylu ludzi, darczyńców, nie mamy. Żeby co więcej w tym studiu nie marnować tych Państwa wpłat, tych bardzo często przecież wdowich groszy, o czym wiemy, tylko wydawać je zgodnie z Państwa wolą, a na projekty społecznie wartościowe i jakoś budujące sens tego całego przedsięwzięcia, no to musielibyśmy w nim produkować po godzinę przynajmniej premierowego i wartościowego programu dziennie. To właśnie miało się zacząć dziać w tym studiu wreszcie od jutrzejszego dnia. W normalnych warunkach to powinno wymagać, no licząc naprawdę skrajnie tanio, jakichś dodatkowych pewnie 40 tysięcy złotych w honorariach dla fachowej ekipy, która tutaj pracuje, no nie w wolontariacie, bo to wymaga pracy bardzo regularnej i bardzo intensywnej, tylko po prostu za pensję. I tych pieniędzy też nigdy nie mieliśmy. I właśnie tę dziurę, tę lukę w finansowaniu całego przedsięwzięcia miałem pokrywać w całości ja swoją pracą tutaj, ponieważ akurat tak się składa, że to jest mój zawód, potrafię wiele z tym związanych rzeczy robić i wiedziałem z doświadczeń i z prób już tutaj odbytych, że dam radę tak wytrzymać kilka miesięcy, może pół roku, może nawet rok. I właśnie te plany wraz z chorobą mojej Agaty uległy dezaktualizacji. Wiemy też z doświadczenia, że nie da się tego zrobić na zapas, że nie da się uzyskać takich środków na zapas, które by potrafiły tego typu przedsięwzięcie utrzymać. Między innymi też z tego powodu, że nie wiadomo, jak długo trzeba będzie je utrzymywać takim specjalnym zastrzykiem finansowym, zanim ten abonament na demokrację w jakiś taki naturalny sposób nie będzie w stanie tego naszego budżetu całkiem po prostu odnawiać. No, planować tego w żaden sposób się nie dało, więc ten projekt zawsze wpisana była spora część szaleństwa, no i właśnie to szaleństwo ja zobowiązywałem się do tej pory pokryć własną pracą. No i tej obietnicy nie mogę teraz dotrzymać. Co w tej sytuacji zrobić z tymi środkami i ogromnymi nakładami pracy tutaj zainwestowanymi? No nad tym wciąż pracujemy. Ja myślę między innymi o tym, żeby to, co udało nam się tutaj zgromadzić, całkiem po prostu przekazać komuś, kto miałby siły, umiejętności
i środki wykorzystać w celach no mniej więcej zgodnych z tym, co sami zamierzaliśmy tutaj realizować, to się może udać. To oczywiście wszystko nie oznacza, że portal Obywatele News przestanie istnieć, bo nie przestanie. Będzie prowadził aktywność no mniej więcej pewnie taką, jaką prowadzi obecnie. To nie jest nic, co sam uznałbym za wystarczającą realizację składanych przeze mnie samego obietnic, niestety. No niemniej jednak przedsięwzięcie nie zniknie. Portal będzie istniał dalej i nawet będą się w nim prawie na pewno pojawiać jakieś nasze produkcje filmowe. Wszyscy wiemy, że czeka nas w Polsce przyszłość bardzo trudna, no ale też wiemy równocześnie, że jak to się często w Polsce mówi, jakoś to przecież będzie i na pewno nie będzie źle. I ja mam co prawda poczucie bardzo wielu porażek, w tym zwłaszcza tej, którą dzisiaj ogłaszam, bo ona oznacza, że po raz chyba pierwszy jednak w ciągu tych całych 5 lat zdarzyło mi się nie dotrzymać słowa i składanych Państwu obietnic. Jest mi z tego powodu niewymownie przykro, no ale przecież to nie jest żadna tragedia. Nikt nie jest niezastąpiony, a już na pewno zwłaszcza ja. Portal Obywatele News będzie istniał nadal. Ruch Obywateli RP oczywiście tym bardziej także. Jeszcze być może doczekamy w Polsce realizacji naszych marzeń albo choćby tego, żeby było normalnie. Za te 5 lat, które miałem zaszczyt spędzić z Państwem, chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Za te moje osobiste 5 lat chcę podziękować Państwu, dzięki których sympatii, wsparciu, słowem lub wsparciu materialnym, to było w ogóle dla mnie możliwe. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.